Dzień dobry, witamy pięknie, tak trochę stare czasy się przypomniały uniwersyteckie, tylko że z drugiej strony akurat miałem przyjemność teraz tej. Witam pięknie, Andrzej Dyniak. Drodzy Państwo, zapraszamy na prezentację nowego sztabu szkoleniowego i nowych zawodników drużyny Devils Wrocław, czyli jednej z najbardziej utytułowanych drużyn futbolu amerykańskiego w Polsce. Mają na swoim koncie mistrzostwo, wicemistrzostwo, dwukrotnie trzecie miejsce właśnie aktualnie brązowej medaliści rozgrywek Mistrzostw Polski, czyli drużyna Devils Wrocław. No, futbol ostatnio bardzo popularny w Polsce. 8 milionów fanów tej właśnie dyscypliny zwrócone były na Super Bowl z niedzieli na poniedziałek. W sobotę reprezentacja Polski grała w swoim pierwszym oficjalnym meczu ze Szwedami w Atlas Arenie w Łodzi. To spotkanie zgromadziło ponad 7 tysięcy ludzi na trybunach. No i warto oczywiście wspomnieć, że szóstka zawodników właśnie z Devils Wrocław reprezentowała naszą kadrę. Warto tutaj wspomnieć z imienia nazwiska tych chłopaków, bo to oczywiście na pewno wielka estyma i wielki szacunek. To jest Grzegorz Mazur, Krzysztof Wydrowski, Szymon Adamczyk, Arek Soberski, Krzysztof Wisi, Kamil Mogiernicki. To są właśnie te imiona i nazwiska tych zawodników, którzy reprezentowali Devils Wrocław w reprezentacji Polski. Białoczerwoni co prawda przegrali to spotkanie 14-27, ale myślę, że Szwedzi to rzeczywiście europejska czołówka i taki wynik absolutnie nie jest istotny, a wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że Wrocław już wkrótce będzie mógł gościć reprezentację Polski. My oczywiście liczymy, że Białoczerwoni w tej hierarchii europejskiej i światowej piąć się będą w górę. My tutaj dzisiaj jesteśmy, tak jak mówiłem, będziemy prezentowali nowy sztab szkoleniowy, nowych zawodników Devils Wrocław. Sezon się już zbliża wielkimi krokami, końcówka marca, troszeczkę zmian kosmetycznych, jeśli na przykład chodzi o system rozgrywek, o kalendarz rozgrywek. Pierwsze spotkanie 23 marca drużyna Devils Wrocław rozegra z Beniaminkiem tych rozgrywek zespołem w Zagłębie Steelers. Warto wspomnieć, że w tym sezonie dwie grupy, grupa północna, Kozły Poznań, Warsaw Eagles, Warsaw Spartans i Seahawks Gdynia, i grupa B, czyli ta grupa południowa, w której właśnie rywalizować będzie drużyna Devils Wrocław. Za rywali będzie miała m.in. swojego przeciwnika z Zamiedzy, czyli Giants, będzie Zagłębie Steelers, o którym właśnie wspominałem, że w pierwszym meczu Devilsi 23 marca zagrają, a także drużyna AZS Silesia Rebels. O tym sobie jeszcze z pewnością porozmawiamy z prezesem klubu, jak zapatruje się na ten kalendarz, o tym bardziej, że na pewno to będzie dla kibiców wrocławskich, myślę, pozytywna wiadomość, no przecież będzie można dwukrotnie zobaczyć w tej grupie derby Wrocławia, czyli zażarta rywalizacja dwóch przeciwników, więc Devils Wrocław i Giants. To będzie z pewnością cieszyło oko kibiców futbolu amerykańskiego. Moi drodzy, zaczynamy zatem prezentację, tylko jeszcze jedną informację organizacyjną podam. Tutaj przy wejściu głównym do auli znajduje się specjalne stoisko medialne, tam znajduje się kask futbolistów amerykańskich, wszystkich przedstawicieli mediów, których oczywiście jeszcze raz serdecznie witam, zapraszam do wrzucania swoich wizytówek, swoich danych. Po zakończeniu konferencji odbędzie się losowanie i komu dopisze szczęście, jego karteczka, jego wizytówka z imieniem i nazwiskiem zostanie wylosowana, ten otrzyma piłkę drużyny Devils Wrocław. To takie informacje organizacyjne, teraz już przechodzimy do głównego tematu, czyli rozpoczynamy prezentację. Oczywiście zaczynamy od sztabu szkoleniowego. Główny trener drużyny, koordynator ofensywy, w przeszłości był rozgrywającym na elitarnym uczelni Texas A&M, a podczas kariery trenerskiej prowadził drużynę zarówno na poziomie szkolnym, uczelnianym, jak i profesjonalnym. Przez blisko dwie dekady zrobił się bilansu 117 zwycięstw i 26 porażek. Doświadczenie w Europie szkoleniowej zdobył głównie w Norwegii, gdzie w sumie przez 7 lat pełnił funkcję pierwszego trenera Oslo Vikings, czyli jednej z czołowych drużyn Starego Kontynentu. Dzięki wynikom swojej drużyny doceniony został przez Krajową Federację. Kilka lat temu powołał go na selekcjonera norweskiej drużyny narodowej. Moi drodzy, trener, główny trener drużyny i koordynator ofensywy w tym sezonie nadchodzących rozgrywkach Devils Wrocław, Val Gan. Witamy serdecznie. Welcome in Wrocław. Nice to see you. Oczywiście będzie jeszcze przemowa trenera, będzie możliwość porozmawiania sobie w dalszej części konferencji.
koordynator defensywy ostatnie lata spędził w kanadyjskiej CFL, czyli drugiej najlepszej lidze świata, pełnił tam funkcję zarówno trenera, jak i skauta, a między sezonami prowadził drużyny szkolne i uniwersyteckie, koordynator defensywy w drużynie Devils Wrocław, Richard Waite. Myślę, że brawa się należą, moi drodzy, żebyśmy tutaj troszeczkę użyli. Tak wygląda sztab szkoleniowy drużyny Devils Wrocław. Teraz czas na prezentację amerykańskich zawodników. Pierwszy z nich to jest rozgrywający quarterback. Zawodnik, który ma 21 lat, mierzy 1,83 m wzrostu, waży 95 kg. Jego uczelnia to East Texas Baptist University, Hamilton Tiger Cats. To jest kariera zawodnicza, tak wyglądała. Witamy serdecznie we Wrocławiu, Cedric Harris. Też poproszę o brawa. Kolejny zawodnik, 26 lat, running back, czyli biegacz, albo wide receiver, czyli skrzydłowy, 26-latek, 1,75 m wzrostu, 84 kg, uczelnia Glenville State College, kariera zawodnicza Calgary Stampeders i Milwaukee Mustangs, Xavier Glenn. Kolejny zawodnik, pozycja Lion Baker, druga linia obrony, 1,88 m wzrostu, waga 102 kg, uczelnia East Carolina, 23-latek, Clifford Perman. I wreszcie ostatni z nowych zawodników, 27-latek, defensive back, czyli zawodnik trzeciej linii obrony, 1,75 m wzrostu, 80 kg, uczelnia Boy State, tutaj kariera zawodnicza, Chicago Slaughter, West Texas Runnecks, Wally Venom i Everett Raptors, w ostatnim czasie Austin Smith. Tak wygląda sztab trenerski, a także zawodnicy drużyny Devils Wrocław. Oczywiście, tak jak mówiłem, za chwilę będzie można poznać ich nieco bliżej, będzie można zadać im pytanie, porozmawiać. Teraz jednak warto obejrzeć film, który prezentuje kibica, który z pewnością zasiądzie na meczach drużyny Devils Wrocław. To jest oczywiście prezydent Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz, który przywitał nowych zawodników Devils Wrocław. To sobie popatrzmy na materiał filmowy. Witam serdecznie nowych zawodników Devils Wrocław. Witam też dotychczasowych zawodników i bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem przekonany, że w nowym składzie wrocławski klub będzie ponownie mistrzem Polski. Wrocław jest wprawdzie bardzo europejskim miastem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był wciąż mistrzem Polski w futbolu amerykańskim. Zatem trzymam kciuki, powodzenia na boisku. Nie mogę powiedzieć do zobaczenia na boisku, ale ja będę czasami bywał w pobliżu boiska. Wielu sukcesów, najlepszego. To był prezydent Wrocławia, pan Rafał Dudkiewicz, który obiecał, że z pewnością na niejednym meczu Devils Wrocław się pojawia. Ja chciałem serdecznie również przywitać na dzisiejszej konferencji prasowej prezesa klubu Devils Wrocław, pana Piotra Duszynku. Witam serdecznie. Witam. Panie prezesie, bardzo prosimy kilka słów o zawodnikach, może o planach na nadchodzący sezon. Mam przyjemność już w drugi sezon wprowadzić jako prezes klubu drużyny Devils Wrocław. W najbliższych rozgrywkach wystąpimy w czterech aż możliwych grupach. Z pięciu możliwych wystawiamy drużyny do top ligi PFA2, rozgrywki niezwykle ważne juniorskie oraz perspektywiczna liga ósemek. My bardzo wcześnie podeszliśmy już do przygotowań do najbliższego sezonu. Wakacje dla zawodników, jak i dla nas, dla zarządu trwały bardzo krótko. Treningi już wznowiliśmy w październiku, natomiast od listopada chcieliśmy zrobić prawdziwą ofensywę marketingową, jak również przygotować się organizacyjnie do rozgrywek, również pod kątem administracyjnym.
tak naprawdę sukces, całokształt, który chcemy osiągnąć, musi być na poziomie sportowym, także organizacyjnym. Dlatego bardzo nam zależy także na marketingu. Tutaj pisaliśmy umowę i prowadzimy współpracę z agencją Indicate. W ramach działań marketingowych zrobiliśmy bardzo wiele akcji i uczestniczyliśmy w wielu eventach. Dla nas bardzo ważna sprawa to także działanie na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy zaangażowani w projekt Open Up. Również działaliśmy w różnych imprezach wokół świąt. Dla nas bardzo ważne jest poprzez tą ofensywę marketingową, jak i działania dla społeczności lokalnej, uświadomienia wszystkich, nie tylko o istnieniu takiej drużyny jak Davis Wrocław, ale przede wszystkim o futbolu amerykańskim, ponieważ jak widać po ostatnich zdarzeniach, sytuacjach, które dzieją się w naszym futbolu, czyli mecze prezentacji, oczywiście wspaniały finał w zeszłym roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Widać, że ten rozwój jest ogromny, dynamizm, wielka praca Polskiego Związku, co bardzo cieszy. Dla nas również jest to jakaś część tortu, którą my chcemy zająć. Chcemy bardzo dużo promować futbol amerykański, zwłaszcza Davis Wrocław. Jedną z takich głównych akcji, którą przeprowadziliśmy, to był projekt związany z kalendarzem. Mieli Państwo okazję poznać wszystkie karty z kalendarza. Również do Państwa przygotowaliśmy takie przy stoliku prasowym. Mięsisty kalendarz wzbudził wiele emocji. Oczywiście pomimo jego demonizmu pozytywnych emocji, co bardzo cieszy. Dla nas bardzo ważne przygotowania do sezonu tak naprawdę rozpoczynają się od piątku, kiedy to pojawili się zawodnicy i trenerzy. Tak naprawdę wcześniej trenowaliśmy tylko w grupie polskiej. Planowaliśmy także te właśnie transfery, co było dla nas niezwykle istotne, żeby już przed sezonem trafnie podjąć decyzję. Uważamy, że tak naprawdę bardzo dobrze postąpiliśmy i cieszymy się z tego, że są już nasi trenerzy oraz zawodnicy. Także dwa transfery polskie, o których wcześniej już informowaliśmy Państwa. Arkadiusz Kanicki, niezwykle utalentowany, oraz niezwykle doświadczony Arkadiusz Sobelski. Także wzmocnienia w postaci sześciu zawodników, mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. To świetna wiadomość, nowa jakość w drużynie Davis Wrocław w nadchodzącym sezonie. Wszystko także wyłoni się na specjalnym obozie, który organizujemy na początku marca. To będzie trzydniowy wyjazd w jednym z ośrodków na Dolnym Śląsku. Zostanie przeprowadzony kamp, gdzie wyłoni się ta kluczowa drużyna, gdzie trenerzy podejmą ostateczną decyzję, kto będzie występował w top lidze. Tak naprawdę przygotowania do sezonu to jedna sprawa, natomiast wszyscy we wszystkich obozach już podejmują również wielką aktywność na rynku transferowym, jak i w przygotowaniach. Jak Państwo wiedzą, te wszystkie drużyny tworzą bardzo wyrównaną ligę. Tutaj spodziewamy się bardzo ciekawych spotkań, przecież takie drużyny jak Seahawks Gdynia, jak Warsaw Eagles, no i przede wszystkim lokalny rywal, który powraca do top ligi. To będą bardzo ciekawe mecze. Rozpoczynamy 23 marca. Na derby poczekamy do 1 maja. We Wrocławiu rozegramy mecz z Giants, rewanż miesiąc później. My 1 maja będziemy gospodarzami tego pierwszego pojedynku. Nawiązaliśmy także współpracę z grupą nową Cheerleaders, mamy showdę, zapraszamy także wszystkich, o czym informowaliśmy na stronie, zainteresowanych do udziału w naszych akcjach związanych z rekrutacją. Tutaj mamy na myśli rekrutację do drużyny właśnie Cheerleaders, jak również do drużyny juniorskiej, roczniki 9-6-9-9. Jak również zawodników prawdziwych twardzieli, tak nazywamy tą rekrutację, zawodników, którzy mierzą powyżej 1,90 m oraz ważą powyżej 110 kg. Chciałem jeszcze powiedzieć, że drużyna Davis, klub sportowy, działa w ramach wrocławskiej triady, to jest porozumienie klubów lacrosse, baseballu oraz futbolu amerykańskiego. Też w tym sezonie chcemy wzmocnić te działania i
bardzo wiele zrobić dla promocji tych wszystkich dyscyplin. Zależy nam na tym, żeby te amerykańskie dyscypliny wrócone były bardzo ważne i żeby były bardzo ciekawym wzmocnieniem oferty sportowej miasta. Nasi zawodnicy i trenerzy wylądowali już w piątek i bardzo to był dobry czas, ponieważ mogli w sobotę udać się do Łodzi, zobaczyć mecz reprezentacji, niezwykle udany, chociaż przegrany, ale udany, bo to debiut, który mam nadzieję, że pociągnie za sobą kolejne ważne przygotowania, sukcesy i budowę tej reprezentacji, która w kolejnych latach, miejmy nadzieję, wystąpi na mistrzostwach Europy, jak i świata. Proszę Państwa, mieliśmy przyjemność także w niedzielę spotkania się w gronie z zawodnikami trenerów podczas imprezy Super Bowl Party. Wczoraj zawodnicy trenerzy uczestniczyli w pierwszym treningu, co znaczy, że już te trzy dni były bardzo ciekawe i udało nam się zintegrować, poznać i miejmy nadzieję, że wspólnie osiągniemy sukcesy. Trzeba odwrócić kolejność. 2010 to było Mistrzostwo Polski, później wicemistrzostwo, trzecie miejsce, także chcemy w tym sezonie wrócić na tron. Liga będzie wyrównana, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy na boisku, jak i organizacyjnie, żeby wrócić na tron. Już oficjalnie powitałem naszych zawodników, nowych trenerów. Także chciałbym także oddać głos pani Justynie. Pani Justyna Skowera, to jest przedstawicielka projektu Roll Up. Witam serdecznie. Witam, jestem Skowera, nie jestem przyjemniarką, bo troszkę za stara jestem, ale jestem koordynatorką sportu organizacji Roll Up. Cel jest mi bardzo bliski sercu, sama w Polsce dopiero mieszkam od roku, całą rzecz jest spędziłam za granicą, także w Stanach, więc miałam możliwość porozmawiać z graczami. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli o Open Up, to jest projekt zainicjowany przez HP, Google, IBM, miasto Wrocław. Celem tego projektu jest otworzenie Wrocławian na inne kultury, promowanie różnorodności, pokazanie, że inność może być fajna i ciekawa. I chcemy to zrobić nie tylko przez suchą teorię, ale zabawy, gry, kreatywne prace i właśnie współdziałanie osób z innych kultur. I właśnie tutaj chcieliśmy bardzo podziękować Devilleston za chęć współpracy i są dla nas na pewno właśnie takim wspaniałym przykładem i no, mam nadzieję inspiracją dla uczestników. Dziękuję. Pani Justyna, zaraz powiem, że tutaj pomagała w konwersacji z amerykańskim sztabem szkoleniowym i z zawodnikami. Jeszcze wracam tutaj do pytania do pana prezesa. Opowiadam tutaj o celach, o realiach, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to wszystko w bardzo pozytywnych kolorach nam się na ten sezon rysuje. Ja tutaj wracam do kwestii, o której wspomniałem, czyli do kalendarza rozgrywek. Wiadomo, że tak naprawdę każda dyscyplina chce jakby no, urozmaicać, prawda, dla kibiców, bo to tak naprawdę gramy dla fanów, dla kibiców. Czy pan uważa, że ten kalendarz rozgrywek, który będzie zmieniony, te dwie grupy, jak wy na to patrzycie jako zawodnicy, jako drużyna? Czy to według was, no nie, tak mi się wydaje, że to z jednej strony bardziej ekonomicznie, prawda, bo jednak te wyjazdy będą znacznie krótsze, no a z drugiej strony, tak jak tutaj wspomnieliśmy o tej rywalizacji, że będzie można dokładnie zobaczyć derby, będzie można chyba więcej ciekawych, emocjonujących spotkań zobaczyć. Bardzo podoba nam się nowy układ rozgrywek top ligi ze względu w tak jak wspomniałeś Andrzeju, jeżeli chodzi o logistykę, ekonomię, dlatego że tutaj podzielone zostały drużyny na dwie grupy i nasza grupa jest w dobrych odległościach. Sprawda Seahawks z Gdynia to bardzo daleko, ale tak naprawdę to jest jedyny taki daleki wyjazd, a mecze w grupach będą bardzo emocjonujące. Tutaj nasza grupa jest zdecydowanie najmocniejsza i będzie ogromna rywalizacja o to, kto wyjdzie z grupy do półfinałów. Jeżeli chodzi o naszą grupę, przecież Seahawks, Giants, my to są trzy drużyny, które tak naprawdę mają szansę na mistrzostwo i my bardzo, bardzo czekamy na ten sezon. Kalendarz myślę, że finalnie wygląda korzystnie dla nas. Rozpoczynamy 23 marca z Beniaminkiem
Już tydzień, dwa tygodnie później, przepraszam, wyjeżdżamy do Warszawy na niezwykle ważny mecz z Warsaw Eagles. I derby, zwłaszcza właśnie w maju, derby 1 maja, później dwa tygodnie później mecz Seahawks, także we Wrocławiu, rewanż z Giants w czerwcu. Co jest jeszcze ciekawe, to sytuacja, nad którą pracuje obecnie Polski Związek, by mecze półfinałowe, jak i finał były transmitowane na żywo w telewizji. Także trzymamy kciuki, zapraszamy nas jeszcze przyjął 23 marca pojedynek z Beniaminkiem rozgrywek, czyli z Zagłębiem Steelers, na oczywiście wielkie derby z rywalem sami, czyli z Giants Wrocław 1 maja i 8 czerwca, 1 maja gospodarzem będzie Devils Wrocław, rewanż 8 czerwca. No dobrze, no to w takim razie z panem Justynem teraz sobie pokonwersujemy z trenerami i z zawodnikami drużyny Devils Wrocław. Może na początek zaczniemy od trenera Mulgana, czyli głównego trenera drużyny i koordynatora ofensywy. Panie trenerze, kilka słów na temat drużyny, na temat zawodników. Coach, tell us what's your opinion about team, about players. The Polish players or the import players? All team. It's interesting because you, until you actually get here and you see the players, everything that I get was of course off the film and things like that. So that last night was a good session of training. So we kind of got a first look at some of the guys moving around and whatnot so far, so good. They did an excellent job so far with the off-season conditioning. So that was important, and they're taking the right steps to get the season off in the right way. So I'm pleasantly surprised on that. Ma inne informacje, jest całkiem inaczej, jak się na to patrzy, od kiedy jest właśnie tutaj we Wrocławiu i uczestniczył w treningach, poznał graczy polskich, międzynarodowych. Naprawdę był zaskoczony wysokim poziomem i jego zdaniem idzie to w dobrym kierunku i bardzo pozytywnie to widzi w przyszłości. Drodzy Państwo, jeśli nie macie może jeszcze jakieś pytanie do trenera, przeprosimy bardzo. A jeśli no to może teraz przejdziemy do zawodników. Guys, what's your impression about Poland? What have you seen? Co widzieliście do tej pory w Polsce, jak wam się podoba w naszym kraju? First impression of Poland was beautiful city. I enjoyed the first meal the guys took us out to a popular Polish restaurant. Like I said, you guys, great dishes. The food wasn't like I thought it would be, but it was still as good as American food. So the experience so far is great. Bardzo mi się podoba pierwsza impression. To bardzo pozytywna. Szczególnie jedzenie. Był zaskoczony, spodziewa się czegoś innego, ale jak zabrali go na pierwszą kolację, to naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo mu smakuje polskie jedzenie. Well, it's a very beautiful city. The people are very welcoming. All the people, all the teammates and the city. We went around it and it's a very gorgeous city. All the buildings are beautiful. You know, all the architecture is very nice. And it's just a beautiful place. I'm getting ready to live in for a little while. Piękne miasto, jest zachwycona architekturą. Bardzo mili ludzie, bardzo serdecznie został powitany w Polsce, szczególnie przez innych graczy i naprawdę się cieszę na następne miesiące w Polsce. My first impression of Poland, great city, beautiful city. I feel like this city has a lot of history behind it. The people of the city take pride in that, which I love. The people are very kind, cordial, and it showed me a lot of hospitality since I've been here, so I'm having a good time the whole trip.
Także piękne miasto, na pewno bardzo ciekawa jego historia, jest zachwycony ludźmi, bardzo mile go przywitali i także bardzo się cieszę na następne miesiące we Wrocławiu. I'm also very fond of the architecture and the old town feel, just the streets and the look of everything. The people are very nice and welcoming. I'm looking forward to experiencing the culture and having traditional meals and seeing traditional values. And aside from that, I'm here to win a championship. Także bardzo mi się podoba miasto, jest zachwycone stałówką i architekturą Wrocławia. Bardzo miło wspomina właśnie powitanie, jest zachwycone ludźmi, jedzeniem i właśnie bardzo się cieszę, poznałaś nowe osoby i poznałaś kulturę polską i jeszcze było jedzenie. No, mam nadzieję, że panowie będą oczywiście tylko dietetycznie tutaj spożywali posiłki i oczywiście będą mocnym wzmocnieniem naszej drużyny. Devils Wrocław, Cedric Harris, Sylvia Glenn, Clifford Perryman i Austin Smith. To są nowe twarze w drużynie Devils Wrocław. Richard Wade, czyli koordynator defensywy. Tak jak mówiliśmy, to jest również jeden z trenerów. No i teraz pytanie może właśnie do Richarda. Jak uważa, jaki jest cel zespołu Devils Wrocław na nadchodzący sezon? What are the goals of this season? Coach, tell us. Defensively, the goals is we want to have the top defensive team in the league. So we want to be the number one team here in the city and handle our rivals and be the number one team and win the national championship. So it's exciting to be here. And the club has set very high goals, and I think we were all on the same page coming into it with Coach Gunn, is that we didn't want to come in and just be another football team. We want to take it to a new level and be really exciting and to help grow the sport here in Poland and to finish up with the top prize at the end of the season. Celem zdecydowanie jest nie tylko trenować tutaj polski futbol, ale także wyprowadzić go na najwyższy stopień, doprowadzić tego, aby Devils stali się numerem jeden. To jest właśnie taki główny gol. No i na koniec jeszcze właśnie takie pytanie, którego zabraknąć po prostu nie mogło, czyli Super Bowl, którym z pewnością się panowie pasjonowali. What's your opinion, coach, about Super Bowl final? I was disappointed. My father was a San Francisco 49er player, so we've got a long tradition with the club, and it's one of the clubs that I scouted in my work in the Canadian Football League. So it was great to see them have a good run and a young team getting into the Super Bowl. And the fourth quarter was good. It was great to see them come back and actually make a game out of it, but it was a little bit disappointing for me because I would have loved to see the 49ers win another championship. But it was fun because the club was all together, the team. We viewed the game together, and it was a great kind of bonding experience. And I think everybody had a really good time. And it was kind of interesting to watch my first Super Bowl outside of the United States and share it with the guys here. And there were a couple of fans hanging out with us, so that was enjoyable. And it was a lot of fun. And even though the game doesn't go how you want it, somebody's got to win. And Baltimore is a very worthy champion, so they deserve the prize. Na temat Super Bowlu. Zdecydowanie Baltimore mieli przewagę, aby wygrać. Niestety nie był zachwycony ten zwycięzcą w tym sensie, że jego ojciec grał w San Francisco, więc oczywiście kibicował San Francisco. Ale dla niego było to nowym doświadczeniem, bo pierwszy raz oglądał Super Bowl poza Stanami, poza Kanadą. Był w gronie zespołu, miłych ludzi, fanów, więc było to też właśnie bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo miłe. Ja tutaj nie mogę wręcz nie zapytać jeszcze właśnie krótko o Super Bowl zawodników amerykańskich, bo jak tylko pojawił się ten temat, to widziałem te uśmieszki jakieś tam też, gdzie byliście bardzo, że tak powiem, zafrasowani tym, także guys, short opinion about Super Bowl final, okay? It was a great game, American competitive game. I really didn't care much who won because San Francisco beat my hometown team, the Atlanta Falcons. That's who I'd rather watch play. Other than that, it was a good game. Bardzo mi się podobał mecz. Nie kibicował ani tej drużynie.
Ale tak, fajnie było oglądać tutaj mecz z innymi graczami. Myself, I'm a Dallas Cowboys fan, my hometown in Fort Worth, Texas, so I really didn't care who won, but you know, I always pick a winner who I think is going to win in the final, and I thought San Francisco was going to win, and I pulled for them the whole time. But overall, it was a great experience, you know, experiencing the Super Bowl with, you know, you guys. Miał nadzieję, że San Francisco wygra, kibicował im, ale tak naprawdę nie miało to jakiegoś większego znaczenia dla niego, ale bardzo się cieszył, oglądać Super Bowl właśnie w gronie Davisu. Well, first of all, I'm a Patriots fan, so I really didn't want to see Baltimore win, and not my team out of the playoffs. So it was kind of bittersweet for me. I was on the same page as Coach Wade. I wanted to see San Francisco win it all. But at the same time, I'm a linebacker, and I would have loved to see Red Bulls end his career the way he did. So it was gratifying. Like I said, it was bittersweet. I wanted the Baltimore Ravens to lose for knocking my team out of the playoffs, but at the same time, I wanted to see Red Bulls end his career on a high note. Kibicował też z San Francisco, jest fanem Patriots, więc dla niego że to jest właśnie takie bittersweet. Z jednej strony chciałby, by San Francisco wygrali, ale też wierzę, że Baltimore po prostu byli lepsi w tym razem. For me personally, I just like to see great defensive teams play football, so I was excited about the Super Bowl. I was actually let down because of the lack of defense. But it made the game exciting because it was a high-scoring game. I was more excited just to be able to watch a game with my Polish teammates and see them experience the joy of a Super Bowl. Jego zdaniem poziom defense był troszkę słaby, kiepski, ale bardzo się cieszę z tego powodu, że mógł oglądać Super Bowl właśnie także w gronie DPS-u. No cóż panowie, w takim razie wypada mi w imieniu drużyny, w imieniu kibiców, w imieniu Wrocławia, jak powiedzieć, witam na pokładzie Welcome on Board. Także mam nadzieję, że te wieści będą oczywiście odgrywali w nadchodzącym sezonie kluczową rolę w walce o Mistrzostwo Polski. Dziękujemy pięknie, w takim razie 23 marca widzimy się mecz Zagłębie Steelers kontra gospodarza, czyli Devils Wrocław, no i oczywiście wielkie derby maj i czerwiec z Giantsami. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, widzimy się na meczach Andrzej Wieniak. Dziękuję pięknie.